pokazaliśmy, że umiemy z tej odpowiedzialności wyciągać wnioski, gdy ktoś zawiedzie. Nie dlatego byśmy przesądzali o winie kogokolwiek, tylko dlatego, że jest zaszczytem i zobowiązaniem być kandydatem do jakiejkolwiek funkcji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Że jest zaszczytem i zobowiązaniem sama przynależność do Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest wielka kadra narodowa, która będzie stanowiła kręgosłup Rzeczpospolitej i która jest jedyną siłą stanowiącą szansę na odbudowę, rzeczywistą odbudowę państwa polskiego i narodu polskiego. Oczywiście, naród nie zginie. My możemy przegrać, teraz, możemy przegrać wybory prezydenckie, możemy przegrać wybory parlamentarne. Klęski dotykały naród polski bardzo często i naród nie zginął. Ale nasze pokolenie, państwa pokolenie, już nigdy do tej szansy nie powróci. Ale każdy z nas prędzej czy później będzie musiał spojrzeć w oczy wnukowi i odpowiedzieć mu na to właśnie pytanie, które tutaj zostało zadane. Jak do tego mogło dojść? A przecież nikt nie stoi z karabinem maszynowym nad głowami. A przecież nie jest tak, że stoi totalitarna władza sowiecka, tak jak było to podczas okupacji sowieckiej przez 50 lat i która rzeczywiście wsadzała ludzi do więzienia. Bo ja widziałem w 76 roku plecy robotników, które były sine od pachy. Sine po prostu. Bo ich naprawdę katowano. Bo to nie było tak, często się teraz opowiada, a styropian, tamtarantam, to nic takiego ważnego, my mamy teraz rzeczywiste problemy. Tak, mamy problemy, to prawda. Nikt wagi tych problemów nie zaciera, jak Państwo widzieliście, wręcz odwrotnie, pokazujemy je takimi, jakie są naprawdę. Ale to nie jest prawda, że ci sekretarze, którzy dzisiaj są bankierami, którzy dzisiaj są największymi właścicielami, którzy dzisiaj nas pouczają, jak już mówiłem, co to jest własność prywatna i co to jest sprawiedliwość społeczna. Najgorsza rzecz na świecie, nie wolno mówić o sprawiedliwości społecznej. To okropne, żeby było sprawiedliwie w Polsce. Jakżeż może być sprawiedliwie? Im bardziej niesprawiedliwie, tym lepiej. To jakieś szaleństwo. Komuś się coś pomyliło. Chyba tym samym, którzy uważają, że najważniejszą rzeczą, która w Sejmie ma być uchwalona, to jest ustawa o związkach lesbijek i homoseksualistów. No z całym szacunkiem dla lesbijek i homoseksualistów. Kochamy lesbijek i homoseksualistów, jak wszystkich innych, ale są poważniejsze sprawy w Polsce. Naprawdę. I sprawy społeczno-gospodarcze są ważniejsze. Nie może być tak, żeby pani premier zamykała drzwi wobec spraw podatkowych, zamykała drzwi wobec spraw związanych z emeryturami, zamykała drzwi związanych z zagrożeniami przed polską energetyką, zamykała drzwi w związku z tym, jak wydatkowane są pieniądze z Unii Europejskiej. Jak one płyną? Ano płyną one nurtem partyjnym. I jak ktoś jest związany z rządzącymi, to ten samorząd dostanie pieniądze. Bo przy wszystkich dobrych cechach, które płyną z Unii Europejskiej, to jest także pewna cecha szczególna. Samorządy, które odbudowały się na początku lat 90. jako rzeczywisty przedstawiciel miejscowej, lokalnej społeczności, pozapolitycznej, im ponadpolitycznej. Przedstawicielstwo ludzi dobrej woli, którzy chcą załatwić lokalne sprawy. Od momentu, kiedy zaczęły się pieniądze z Unii Europejskiej, zmienił swój charakter. Już jest czymś innym. Jest redystrybutorem głównego źródła inwestycji lokalnych. Tym jest samorząd. W coraz większym stopniu. Od tego zależą pieniądze i od tego zależy praca. Od tego zależy rozwój. I dlatego powtarzam jeszcze raz. My dzisiaj Państwu prezentujemy wielką rzecz. Armię Narodową. Ludzi obdarzonych naszym i Waszym zaufaniem. I gwarantujemy, że wobec każdego z nich będziemy wyciągali wnioski, gdyby jakikolwiek cień podejrzenia na nich padł. Oczywiście nie mówię o takich rzeczach, które się nie mieszczą w ogóle w głowie, jak to, że prezydent może być gwałcicielem. To jest w ogóle ponad jakąkolwiek, ponad jakiekolwiek, czy złodziejem, czy bandytą. To się rzeczy, które podobno gdzieś za granicami się zdarzają. No przecież nie u nas, nie w Polsce. To jest niemożliwe. W Polsce coś takiego się zdarzyło. Nikt by sobie na to nie pozwolił. Żaden uczciwy człowiek.
Żaden uczciwy obywatel Olsztyna nigdy by się nie zgodził, tak jak żaden Warszawiak nie zgodzi się na to, żeby zagłosować na kogoś, kto przejął po szmalcownikach kamienicę. No przecież to jest niemożliwe. Tak samo w Olsztynie coś takiego jest niemożliwe. To są rzeczy, które nie tylko naszym rodzicom i dziadkom nie mieściły się w głowie, ale które w ogóle się nie mieszczą w głowie. Te ponad 31 tysięcy kandydatów są ludźmi, którzy będą budowali nową Polskę. Którzy będą budowali Polskę tak, by była ona nie tylko wolna, ale żeby była ona prawa i sprawiedliwa. Raz jeszcze Państwa proszę, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, bardzo gorąco dziękujemy za to wspaniałe wystąpienie. Myślę, że utwierdziło ono nas w przekonaniu i dodało sił na te ostatnich kilka dni kampanii, aby powalczyć, aby Olsztyn, aby nasze województwo wyglądało tak, abyśmy byli z niego dumni. Szanowni Państwo, jestem w dosyć sporej konfuzji, mianowicie z jednej strony tak, bo chciałbym teraz umożliwić zadanie kilku pytań, ale z drugiej strony ze szczyt mają dzwonić. W związku z tym, Szanowni Państwo, no musimy jakoś to ogarnąć. Ja bym prosił w związku z tym dwa pytania. Trzy pytania. Szanowni Państwo, i będziemy, i umawiamy się na następne spotkanie z Panem Ministrem.